Na nielegalnym składowisku przy ulicy Ofiar Firdeja znajduje się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To poza całości po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach czy opakowaniach z metali rakotwórczych. Składowisko znajduje się na prywatnej działce. Mimo tego przepisy prawa obligują samorząd do usunięcia odpadów. Jako pierwsi o tym problemie poinformowali radni Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej pod koniec lipca. Miasto ogłosiło niedawno przetarg na wyłonienie firmy, która podejmie się tych prac. Potencjalne firmy wzięły udział w wizji lokalnej tam na miejscu, właśnie przy ulicy ofiar Firleja. Mieli także możliwość pobrania próbek, inwentaryzacji, zobaczenia, co tam się znajduje. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 10 milionów złotych. Miasto tłumaczyło, że samo nie wygospodaruje w budżecie takich środków, stąd też próba pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Przygotowujemy wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeden o dofinansowanie 40%, drugi o pożyczkę długoterminową. Mam nadzieję, że w tym tygodniu te wnioski zostaną złożone. Przetarg potrwa do 29 listopada. Władze miasta liczą na to, że uda się wyłonić wykonawcę i do końca roku podpisać z nim umowę. Firma mogłaby wtedy rozpocząć pracę w pierwszym kwartale 2024 roku.